Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj mamy debiut kolejnego członka ekipy 232, czyli Mentix. Witam cię serdecznie. A bardzo serdecznie cię witam, przyjacielu, i witam bardzo was wszystkich drodzy widzowie. W końcu doczekałeś się tyle czekania, Mentix, i w końcu się doczekałeś swojego odcinka. W końcu. Ile to trwa? Ile to trwało? Nie wiem, chyba twój debiut był planowany z jakieś, nie wiem, miesiąc, dwa. Koło coś takiego, nie wiem, mniej więcej. Jak nie dłużej. No ale w końcu. I to w dość szybki sposób, ponieważ przypomniałem sobie, ej widzowie, zaraz zbliża się 4 maja, bo to tak nie wiem, chyba z półtora tygodnia temu sobie przypomniałem. Zbliża się 4 maja i na pewno coś będzie. A przecież sam mówiłem w odcinku o Celebration, że na 4 maja wychodzi Star Wars Visions sezon 2. No i mówię, Mentix, dawaj, omówimy sobie to. A że akurat Visions jest takie, a nie inne, a że Mentix trochę się na grafice zna, to uznałem, że będzie on odpowiedni do tego właśnie odcinka. No i przy okazji jego debiut zostanie w końcu zaliczony, także no nie mogło być lepiej. No i też przy okazji też co nieco wiem na temat Star Warsu, więc tutaj coś się wypowiem akurat na temat. Tak jest. Będzie ktoś, kto coś wie, jeszcze ma jakąś wiedzę, powiedzmy, tutaj właśnie graficzną, no to będzie git. Dobra, nie ma co więcej przedłużać, także po prostu przejdźmy do rzeczy. Dobra, Mentix, od czego by tu zacząć? Zacznij. To może od początku, od pierwszego odcinka drugiego sezonu oczywiście, który właśnie wleciał właśnie wczoraj. Tak jest, wszystkie odcinki wczoraj wleciały, przypominam. W takim razie, mamy pierwszy odcinek pod tytułem Sith. Sith. Tam Sith. Pamiętaj, jak to było w dubbingu? Sith. Kurde, to jest Sith albo Sith. Dobra, Sith. Ja jestem akurat po prostu Sith, po prostu. No, Sith. Nie jest tylko Sith. Sith. Przez T. Dobra, lecimy, pierwszy odcinek, co tam mamy? Dobra, jeśli dobrze pamiętam i dobrze oglądałem, to mamy tylko pewną kobietę, która miała też takiego właśnie takiego fajnego droida, który jest taką kulką, która ma też dodatkowo jakieś takie fajne trzy nogi. Wyglądał jak taki pająk trochę w sumie. Tak, ale ogólnie ta kobieta jest akurat troszeczkę jakby taką artystką i ona tam próbowała coś tam namalować, ale no miał pewny problem, bo kurde dochodziło właśnie na jej obraz. No, coś tam z tym obrazem nie szło, nie? Coś tam nie mogła namalować tego obrazu. Tylko później właśnie się dowiadujemy, że ona była uczennicą jakiegoś kurde tego. Jakiegoś... Cytów. No, w ogóle stary, jak tam były pokazane w pewnym momencie oczy tego Sita tam w tej jakiejś komnacie, nie? W tym jej ogrodzie. To nie czułeś, że to są oczy Maula? Ja miałem takie wrażenie przez chwilę, ej, czy to nie jest Maul? Nie wiem, właśnie to jakiegoś takiego nie za bardzo nie czułem. A ja właśnie tak, w sensie patrzyłem po oczach, nie, no fakt, że wszyscy Sithowie mają żółte oczy w pewnym momencie, ale najbardziej one mi pasowały do Maula właśnie z jakiegoś powodu. No właśnie o to chodzi, że duża część, przynajmniej chyba wszyscy chyba Sithowie, kurde, Darth Vader miał kurde żółte oczy, kurde... Każdy Sith... Sithus. Każdy Sith na przestrzeni czasu, w sensie to nie jest tak, że oni żółte oczy mieli cały czas, ale czasami te oczy się pojawiały, nie? A ogólnie na przykład, mogę to przytoczyć na przykład właśnie na Darth Vadera, moment walki właśnie Ahsoka w Star Wars Rebels, gdzie tam właśnie Ahsoka odcięła tak, kawałek, tak, pojedynek za Ahsoką. Żółte oczy. No pamiętam, było pokazane. Faktycznie. Ale dobra, może wrócimy do głównego tematu. No. My on ci tam później się dowiadujemy, że ta kobieta właśnie, ona odeszła właśnie od ciemnej strony mocy, że ona nie chciała być Sithem. Tak było, zgadza się. No i właśnie, później była właśnie walka właśnie między właśnie uczennicą z dawnym mistrzem. Ten pojedynek po prostu, zresztą jak całe Visions, bo Visions to jest, możemy spokojnie powiedzieć, to jest uczta do oczu po prostu. To te wszystkie animacje są tak piękne, że no po prostu... Tylko patrzeć. Tak, i potem właśnie, i to była ta cała walka właśnie między właśnie tej kobiety właśnie z tym Lordem Sithów, to ona właśnie tak jakby zaczęła troszeczkę pojmować jakby pewną zasadę mocy, że mrok i ciemność po prostu to jest jedno i to samo, że to nie jest rozłączne po prostu. Czy ty powiedziałeś mrok i ciemność? No, proszę, czekaj, nie w sensie... Światło i ciemność. No, światłość i ciemność. No. Dobra, ale ogólnie. To jest właśnie też takie dość ciekawe nawiązanie na przykład do szarych Jedi na przykład, że to są Jedi, gdzie oni się właśnie balansują między jasną, a ciemną stroną mocy. Że oni to tego i tego używają, to nie masz ten. Ogólnie tu się w ogóle w całym drugim sezonie Visions przewija cały czas wątek mocy, równowagi mocy i wszystkich tego typu rzeczy. Także to nie pierwszy raz, kiedy to zobaczymy. Znaczy, pierwsza, a nie ostatni. Tak, ale ogólnie ta kobieta na początku właśnie,
Ona miała właściwie dość ciekawy miecz, bo dobrze się chyba, jaki kolor miała na początku jej miecz świetny. Żółty. I to jeszcze był on tak... Żółty. Miał taki samurajski kształt. Nie wiem, czy tak, zauważyłeś. No też dobrze, ale też trzeba pamiętać, jakie kolory zaczął poszczególnych właśnie tam rycerzy Jedi. No to przypomnij, panie znawco, jaki, co oznaczał żółty kolor. Kto miał żółty kolor? Żółty kolor ostrzem świetnego Jedi był właśnie przynależny do osób, takich strażników świątyni właśnie. Tak jest, zgadza się. Oraz też niestety do szanownej, kochanej Rey Skywalker. Boże, że ja powiedziałem Rey Skywalker. Nie. Dobra, mniejsza z tym. Ale w każdym razie do strażników świątyni, tak. Tak, ale ogólnie też, żeby też pamiętać właśnie na przykład, że tylko zielony był do negocjatorów, a niebieski to jest taki bardziej agresywniejszych właśnie, tak. Takich rycerzy. Dobra, skupmy się na żółtych, tak. Nie odatujmy do innej, no, skupmy się na żółtym. Tak, no żółty to jest ogólnie, tam są strażnicy świątyni, to było ich właśnie, no każdy strażnik z świątyni miał po prostu żółty kolor miecza świetnego. Był jakiś też odniesienie do charakteru, bo aż sam tego nie pamiętam teraz, czy po prostu... Strażnik ma żółty i koniec. Nie, jakbyś chodzi o to, tylko pamiętasz, że tylko strażnicy miał tylko żółty kolor po prostu. Okej, bo sam już właśnie nie pamiętałem, czy to po prostu strażnik to ma żółty, czy to też odnosiłeś tak, jak właśnie mówisz, inne miecze do charakteru, ale dobra. Skoro tylko strażnik, to okej. Okay. Tak. Tylko, że później właśnie, kiedy właśnie ta kobieta właśnie zrozumiała właśnie tam główne pojęcie mocy, że jasna strona i ciemna strona, że mogą być w jedności, zrozumiała to i nagle okazuje się, że jej miecz jest dwustronny. I odpala czerwony miecz z drugiej strony. Tak. Żółty i czerwony. Choć to bardziej by pasowałoby jakby niebieski i czerwony, to może wtedy miałby jakiś lepszy, ale skoro taki żółty i czerwony, to... Wiesz co, żółty chyba bardziej... Znaczy mi się to wydaje, że po prostu żółty bardziej pasował do całego designu ogólnie tego odcinka. Tak mi się po prostu, że żółty został dany dlatego, że lepiej pasował kolorystycznie. No i będzie właśnie. No i oczywiście ta kobieta oczywiście pokonuje swojego mistrza, który się normalnie spada w pył. Proch. No, oczywiście. No i ten mistrz mówi, że zespisała się ten uczennicą, ona mówiła, że już nigdy nie będzie Sithem. No bo nie będzie. Jedi też nie będzie. Czy będzie po prostu coś pomiędzy, tak zwane. No tak. Czyli albo szalem Jedi, albo jakaś zupełnie inne nazewnictwo. No ale w każdym razie kimś, kto balansuje między jasną a ciemną stroną. Też właśnie sobie nawiązać właśnie tylko ciekawostkę właśnie. Chyba to była chyba 8 część, nie pamiętam, ale ogólnie gdy Rey właśnie spotkała Luke'a Skywalkera, no to była właśnie taka właśnie podobizna właśnie chyba pierwszego Jedi, który właśnie po jednej stronie miał właśnie tam jasność, a drugiej stronie ciemność. On to był właśnie ten... Chyba wiem, o co ci chodzi. Chodzi ci, że w tej świątyni na Achtu było malowidło na ziemi, tak? Tak. Okej, okay, to wiem, o co ci chodzi. Jeżeli znajdę, widzowie, zdjęcie tego malowidła, to wam wkleję tutaj na ekranie. A chodzi właśnie o to, że był pierwszy Jedi, to po prostu balansowali między jasną i ciemną stroną mocy, tylko że po jakimś czasie po prostu to się to... Tak, Sithów i Jedi. W ogóle zabawny fakt jest taki, że będziemy mieli film o pierwszym Jedi, także ej, w sumie... I nie pomyślałem o tym. Ja kompletnie zapomniałem o tym malowidle. Ej, to może coś tam będzie. Dobra. Dobra. Chyba to skończyliśmy właśnie chyba drugi pierwszy odcinek omawiać, bo wcześniej tam odwróciła. Tak, tylko wspomnijmy, że tutaj mamy taki design, ja bym to nazwał taki, nie wiem, graficiarski, jakkolwiek to nie brzmi. Chyba można tak określić. No jest coś taki dość ciekawy, bo na przykład to jest, można powiedzieć, że to jest taki dość taki disneyowski, ale też zawsze nie wiem, co to nazwać. Jest to może być troszeczkę, nie wiem, czy bym to nazwać bardziej pod stylistykę właśnie jak z Clone Warsów, ale raczej bym nie powiedział, że to jest jak z Clone Warsów. Nie, taki... na pewno nie Clone Warsy. Nie, taki, no nie styl Clone Wars, ale na pewno jakiś taki styl 3D, nie wiedziałbym to tylko podopakować. Jaki styl? Nie, 3D, to jest i tak 3D. To była animacja 3D. Aha, tak. To jest animacja 3D? No tak, to już była animacja 3D. Aha, to szczerze nie wiedziałem. No ale dobra, ty się znasz, nie ja. To może teraz następny odcinek, czyli odcinek pod tytułem... Leżę z krzeczuchy. Leżę z krzeczuchy, no właśnie, dobra. Tak jest, to ja może teraz powiem, teraz ja może go szybko streszczę. Dobra. Mamy jakąś dziewczynę, która pracuje w czymś a la fabryce i ona chce się z tej fabryki wydostać i tam sprzeciw mi biegnie do jakiejś jaskini i tam walczy z jakąś niby duchem. Tak naprawdę się okazuje, że to była jakaś użytkowniczka ciemnej strony, ona ją pokonuje finalnie. Zabija jej miecz i przylatuje jakaś kobieta, która nam ją chciała uczyć, no i będzie ją uczyć, nie? I ta dziewczyna, która chciała się uwolnić z tej fabryki, to sobie z nią leci. Ja właśnie to jest też takie fajne nawiązania, właśnie na przykład jak działał na przykład Second Jedi. No, czyli, tak. Że w młodym wieku zabierali po prostu dzieci i po prostu ich szkolili na Jedi po prostu.
No tak było, zgadza się. I tam, wiesz, tak, w takim wieku, powiedzmy, nie wiem, z 3-4 lata, nie wiem dokładnie, chodziło o to, żeby zabrać dziecko na tyle małe, że jeszcze da się je wyszkolić. No bo pamiętasz, Anakin tak. Mędzięciat był za stary już, nie? No właśnie, niestety, no i wracę na to, że on jeszcze mieszkał na Tatooine, więc... No tak, i jak go spotkali, to on miał już 9 lat i przecież powiedzieli wprost, że jest za stary. Także no, nie no wiem, to mogło być 3 lata, 4, a ona sama mogła mieć tak, nie wiem, 7 może? Nie wiem. No i przez to właśnie Anakin miał troszeczkę bardziej niestabilny, jeśli chodzi o równowagę między mocą, więc to dobra. Mogło go... Nie o Anakinie dzisiaj, ale no prawda. Wątek równowagi mocy. I graficznie jeszcze spójrzmy oczywiście dalej taka... Bo ja bym powiedział właśnie, że te dwa są takie... Też była jakoś bardziej artowa, że po prostu taka 2D rysowana i podobna. Właśnie chciałem powiedzieć rysunkowa, tylko mi wszedłeś w słowo, dziękuję. Tak. A chciałem powiedzieć właśnie rysunkowa, nie? W ogóle zobacz, że my przez te 9 odcinków będziemy przechodzić z takich bardziej mrocznych, takich bardziej poszarpanych, jakkolwiek to nie brzmi, do takich bardziej kolorowych, takich wesołych, nie? Dobra, a teraz może to jest w takim razie trzeci odcinek, czyli odcinek Wśród Gwiazd. Już od razu na następny powiem, że ten rodzaj animacji kojarzy mi się tylko z animacją pokrótkowo, w sensie ustawiono tam na przykład postać i tam wysyłano to zdjęcie po prostu aparatem i potem w komputerze tam po prostu sklejano i to tworzą tutaj jakąś taką animację właśnie. W sumie to tak trochę wygląda, zgadza się. Stawiasz zdjęcie, przestawiasz zdjęcie i tak 128 zdjęć i potem sklecić to w jakiś film. Tak. I mamy historię dwóch sióstr, one są tam przedstawicielkami jakiejś rasy, czy jakiej, albo kultury może lepsze słowo. Imperium przybyło, zabrało im całą wodę i one finalnie niszczą fabrykę, mają wodę i sobie będą żyły, ale tak to cierpią bez wody, no bo wiadomo, bez wody nie da się żyć. No i ogólnie w ogóle planeta w ogóle nie, była w ogóle zatruwana, w ogóle dym w ogóle zakrywał to niebo, przez co niektóre tam rośliny, które czerpały właśnie energię z gwiazd, nie? Tak, a tam było, że wojownicy z ich kultury tam zmieniliśmy finalnie w gwiazdy, tak ich kultura mówiła, no i ciężko było potem z jakąś właśnie tej siłą do walki, nie? No i tam jeszcze no te malowidła w ogóle były zajebiste, nie? Bo tam miałeś tą scenę, kiedy ta mała malowała tam na tej skale, tak jak tam mama ją uczyła, nie? I to finalnie znikało, a jak już gwiazdy się pojawiły, to wszystko się pojawiło. Pokazanie właśnie tego rysowania było bardzo ładne też. Tak, no to było dość ciekawe właśnie, bo po prostu dmuchała później w to. No to było bardzo ciekawe. Wydmuchała i nagle się coś pojawiało tak właśnie na ten... Na skalę. Tylko właśnie ciekawe, czy oni widzieli, że to jest po prostu moc. W sensie taka moc, w sensie jak normalnie jest w Star Warsach. No tutaj moc się przewija cały czas w tym sezonie. Nie wiem jak było z pierwszym, bo nie oglądałem pierwszego. Czy wątek mocy też był aż tak bardzo istotny? To musiałbyś ty powiedzieć. Ja oglądałem właśnie pierwszy sezon, troszeczkę już dawno akurat, ale tak oglądałem. Ogólnie też jest w sumie też moc, a też w sumie taki walka, nie pamiętam. Musiałem sobie obejrzeć podobnie po prostu. Ja tylko kojarzę coś, że był jeden odcinek, który był taki typical anime odcinek i tam był taki fajny pojedynek, chyba samurajski, coś takiego, nie? To pamiętam. Chodzi ci o pierwszy odcinek pierwszego sezonu? Nie wiem, czy to pierwszy, bo nie sprawdzałem, ale chyba chodzi mi o pierwszy. Możliwe, że tak. A to było właśnie, to był taki czarno-biały, tak? Tak, było coś, no był taki czarno-biały. A, no fajnie to było właśnie. Ja w sumie się skoczyłem to, że kurde koleś, który właśnie był taki jak samuraj, co bardziej przypomina mi właśnie takiego Yasuo z League of Legends. Pierwszy, ale tam on przypominał mi trochę Yasuo, ale dobra, wracając. Matrix jest gaczem Migi, jakby kto pytał. Tak. Dobra, lecimy dalej, czwarty odcinek i już wchodzimy tutaj w coś przyjemniejszego, bo na chwilę mocy nie ma, tylko mamy sobie ten wyścig rodzinny. I właśnie, Mantix, bo mi się kojarzyła nazwa animacja plastelinowa. Czy taki termin w ogóle istnieje? I czy to jest, jeżeli tak, to jest to? Szczerze, raczej istnieje. Szczerze, mi się wydaje, że jest. To też właśnie to jest taka animacja podkładkowa, w sensie robiono zdjęcia i w komputerze. To jest coś podobnego jak poprzedni, tylko że to jest bardziej plastelinowa. Dobra. W sensie po prostu też animacja pokładkowa, tylko figurki, które były użyte do jej stworzenia są wykonane z plasteliny. Okej, dobra, to już wiem, dzięki. No mówię, po to właśnie wziąłem Matrixa, żeby mi tłumaczył takie rzeczy. No i dobra, no i tu mamy po prostu przyjemną rzecz, bo sobie mama z córką latają statkiem, ścigają się. Takie po prostu przyjemna historyjka, krótka.
To wszystko są takie przyjemne, krótkie historyjki, z czego dość duża część ma potencjał na to, żeby stała się jakąś bardziej zbudowaną historią, nie? Że tam wiecie, na przykład zrobić z tego, nie wiem, trzyodcinkowy czy czteroodcinkowy miniserial, nie? Niektóre by się nadawały. A właśnie, ogólnie, szczerze mówiąc, większość niektórych właśnie tych niektórych scen, według mnie, mogłyby być po prostu kanoniczną historią, która się kiedyś wydarzyła właśnie w ten. Pewnie, że tak. Choćby na przykład odcinek piąty, do którego możemy przejść, ale zrobiłem płynne przejście teraz. Dobra, ale teraz właśnie dalej kontynuując na przykład czwarty, bo on mógłby się dziać właśnie podczas trwania Nowej Republiki po... A, ty jeszcze o czwartym. Ja już takie ładne przejście do piątego zrobiłem, a ty jeszcze o czwartym ciągniesz. Dobra, dokończ o czwartym, dokończ o czwartym już, jak zacząłeś to dokończ. O czwartym właśnie. No i właśnie to jest, bo właśnie według mnie to idealnie pasuje na klimaty właśnie Nowej Republiki, która właśnie powstała po pokonaniu upadku Imperium. W sumie tak. I teraz tak. Jeszcze widziawszy, motyw wyścigów Star Wars. To jest naprawdę coś niesamowitego w ogóle. Jeszcze widziawszy, tego mi bardzo brakowało mi w innym serialu Star Wars, czyli Star Wars Ruch Oporu. Ty oglądałeś Ruch Oporu? Tak, i ja kurde, ja myślałem, że tam będą jakieś więcej wyścigów, te podobne, a się okazuje, że kurde, w obydwu sezonach maksimum 2-3 wyścigi. Ej, to przecież, trzy wyścigi to jest i tak dużo. Niektóre, znaczy, okej, w animacjach to spoko wygląda, nie wiem jak tam w Wojnach Klonów, czy był jakiś odcinek wyścigowy, pewnie był jakiś, bo nie wierzę w to, że nie. Nie pamiętam, ale ogólnie, to byłoby fajnie właśnie pokazać, że jednak, że tam żyją się beztrosko, ścigają się, potem jakaś zabawa jest. No pewnie, ile można cały czas na konflikty patrzeć, a zwłaszcza, że dosłownie w tym, tutaj patrząc na samo Visions, nie, to masz trzy odcinki takie, tutaj wiesz, walka tej dziewczyny z tym mistrzem, potem walka z tym potworem, potem walka z Imperium. Nagle sobie odskoczmy na chwilę, niech będzie ładnie, fajnie, kolorowo i pościgajmy się, nie? No. No i właśnie, moim zdaniem naprawdę w Star Wars Ruch Oporu na faktycznie mogło być więcej, kurde, wyścigów, a mniej, kurde, tego gościa, który się, kurde, śpiewuje, kurde, okej. Ja nie wiem, jak to było w Ruch Oporu i nie o Ruch Oporu, gadamy dzisiaj o Visions. Dobra, to wiem, dodawajmy sobie, to mam propozycję, Matrix. Przy każdym odcinku dodawajmy na końcu, czy ma potencjał odcinek na na bycie czymś większym. Więc tak. Tak. Pierwszy oczywiście, drugi... Tak. Też. Trzeci... Tak mniej więcej. Trzeci chyba nie. To już wystarczy. Szczerze powiedziawszy, mogłoby być, tylko że to byłoby po prostu gdzieś inny krańca, taki, gdzie jeszcze Imperium tam jeszcze gdzieś tam działa jeszcze. Tam A jeżeli chodzi o same te dwie tutaj dziewczyny, to nie. To nie. Te dwie siostry, to nie. Dobra. Tak. Czwarty ty powiedziałeś, że tak. No w sumie jakoś, jako taki bajkowy, wyścigowy serial, może jest miejsce na taki serial w sumie w Gwiezdnych Wojnach, dla dzieci oczywiście, ale znalazłoby się miejsce, myślę. Ale ogólnie tak. Jeśli chodzi o to, to ja po prostu tu patrzę bardziej czasowo, gdzie to mogłoby się usadowić. I też po prostu w Nowej Republice, tak. W Nowej Republice. Okej, to już wiemy. Tak. No. Dobra, to lecimy dalej w takim bądź razie. Piąty odcinek, czyli Wyprawa do Mrocznej Głowy. Więc kolego, wysłów się na ten temat. Czy ja mam się wysłowić? Teraz ja się wysłowię. Wyprawa do Mrocznej Głowy, czyli mamy sobie tam jakiś mnichów, można powiedzieć, którzy przewidują przyszłość. Co jest w ogóle... Dla mnie to jest takie, jakby... Jakim cudem oni istnieją w świecie Gwiezdnych Wojen? Okej, są wizje tutaj za pomocą mocy, to wiadomo, ale nagle jeszcze robienie wizji w tych jakichś kamieniach, trochę takie, nie wiem, takie, nie pasuje mi to trochę do Gwiezdnych Wojen, szczerze mówiąc. No właśnie, bo trzeba pamiętać właśnie, że w Gwiezdnych Wojnach niektórzy Jedi nie tak mi się da właśnie przewidywania przyszłości. Mieli. Na przykład hrabia Dooku na przykład. Tak, Dooku, Luke też miał, no bo widział, w Imperium Kwadratku, widział, co się dzieje na Bespin. No i Anakin Skywalker. No Anakin też, bo miał jednak te koszmary, więc... Czasami właśnie moc potrafiła tworzyć jakieś projekcje w głowie, nie? Więc trochę nie gra mi to, że nagle tutaj dostajemy jakichś mnichów, którzy widzą na kamieniach, które są mokre. No takie XD trochę, niepotrzebne. To nie pasuje właśnie. Nie pasuje to w grę, to że no naprawdę, Jedi, oni gdy właśnie, oni na przykład medytują albo kiedy śpią, to im moc właśnie własnymi oczyma pokazuje, nawet im kurde, po prostu twarz, chłopie, masz to i kurde, i tak się stanie i z tego nie zmienisz. Widzę, że sorry, po prostu Mantix tak się śmiesznie wkurza, jeszcze przez to, że sorry, widzę, bo Mantix ma słaby mikrofon, jest troszeczkę niezrozumiały. Nie, chodzi o to, że... Po prostu śmiesznie się słucha, jak ty się wkurzasz, staje. Po prostu. Chodzi o to tak, moc Jedi, który ma do przewidywania przyszłości, wali mu prosto w oczy scenę, która się wydarzy. Na 100%.
Nieważne, że kurde, co ty, co tam muszę radać, kiedy mówi, że czas jest, jak tam rzeka, że może robić inny kurs. Nie. Tak się nie stanie. Przeznaczenie to przeznaczenie. Ono jest. Ta. Dobra, ale odbiegamy znowu. Ja każdego dosłownie muszę, kto tu nie przyjdzie, to muszę go stropować, żeby się nie rozgadywał. Dobra, wyprawa do mrocznej głowy, piąty odcinek. No spoko, nie? Po prostu sobie tam pilotka z Jedi sobie lecą, próbują tam coś ogarnąć. Finalnie im się, no, powodzi, dochodzą, że ta równowaga jednak też, wątek równowagi, że równowaga jest istotna, że ona istnieje. Tak. No i pokonują tego Sitha. Spoko. W ogóle, właśnie, stary, przecież to jest odcinek anime. Zapomnieliśmy o tym powiedzieć. Ten odcinek jest dużo bardziej, przypomina mi takie anime bardziej. To jest takie anime wysokiej jakości. Ogólnie dużo anime ma swoich własnych, właśnie też własne style. Na przykład Boku no Hero ma też własny styl. No dużo takich anime ma swój własny taki styl, po prostu rysowany. Po prostu. No i to jest taki właśnie trochę inny styl anime niż ten taki podstawowy, taki najbardziej znany, tak. Nie? I wygląda to, ja po prostu mówię, to jest takie anime wysokiej jakości, ja bym powiedział. W ogóle wszystkie odcinki są wysokiej jakości. Ale tutaj, anime wysokiej jakości, ja bym to tak powiedział. Tak, i powiem tak, szczerze mówiąc, to też mógłbym troszeczkę porównać troszeczkę do stylu, jaki był robiony na przykład Cyberpunk Edgerunners na przykład. A dobra, ten serial cyberpunkowy, dobra, kojarzę. A, też mi się chyba, co to tak kojarzę troszeczkę ten styl z tym stylem. Nie wiem, nie oglądałem, ale miałem obejrzeć. Ale kojarzę, o co chodzi. Dobra. Ja oglądałem mi się. Dobra, jeszcze jest odcinek. To Czekaj, stop. Piąty jeszcze trzeba było powiedzieć. Nadaje się na rozbudowanie? Odpowiedź brzmi zdecydowanie nie. Przez ten wątek tych kamieni przyszłości. Nie. Wyrzućmy to. Nie pasuje. Jakby to może byłby troszeczkę zmienić fabularnie. Może by to wtedy ustanowić gdzieś w czasach Wielkiej Republiki, tam te stare republiki. High Republic, no. Tak. To tak, w sumie to tak. Bo tutaj mamy wszystkich Jedi. Dobra, odcinek szósty. Wirująca agentka. Mentix, słucham cię, co tam było. Moja kolej, w takim razie. Dawaj. To jest dość ciekawe akurat, bo to jest mamy tutaj usadowione właśnie w czasach właśnie Imperium. I co tam jest? Ogólnie tam jest tam pan Szczumorzu, przejść do jakiegoś, kurde, jakiegoś luksusowego, kurde, lokalu w ogóle, jakiegoś, kurde, no jakiś bar tam jest w każdym bądź razie. No, to właśnie taki bardzo luksusowy, kurde, tam pewna taka tancerka, tam wręcz fenomenalny, kurde, taniec. Wszystki tam daje, no, takie lokalizatory po prostu. No po prostu, jesteś sobie szturmowcem, jesteś już po służbie, nie masz co robić, idziesz sobie do lokalu, zamawiasz sobie jakiś dobry trunek i oglądasz, jak pani sobie tańczy, nie? I nieświadomie dostajesz się dodatkową wygrać się na tajnik. A co? Czemu nie? Przynajmniej, powiem ci, przynajmniej coś wyniesiesz z tego pokazu. Jaki jestem się nieśmieszny, przepraszam, widzę, bardzo przepraszam. Nie, spokojnie, dla mnie każdy był śmiesz, ale ogólnie tak. No i później ta kobieta nagle widzi kogoś, kogo myśli, że zna. W ogóle stary, jedna rzecz, nie wspomnieliśmy. Ona jest kimś bardzo nietypowym, bo ona jest z jakiejś rasy, które mają dwukolorowe oczy, nie? To jest istotne. Plus jeszcze rogi dodatkowo, plus jeszcze rogi. Rogi? Tam żadnych rogów nie widziałem. A to były takie małe rogi, takie naprawdę nie zauważyłeś? No po nie. Miały takie małe rogi. Nie zauważyłem rogów. Nie zauważyłem żadnych rogów. Ja zauważyłem. Dobra, jeżeli zauważyłeś, to znaczy, że są. A ogólnie, no i ta tancerka tam tańczy, no i nagle widzi pewną osobę, która, no, jest o mało, kurde, nie spadła do co, na kurde, na gierę, po prostu. No. Gdyby ta druga kobieta, ta młodsza, go nie uratowała. I ma jakieś nagle flashbacki z Wietnamu i jej się przypomina, jak został porwany jej syn. I wydaje się, że ten facet to jest właśnie gość, który porwał jej syna. A to się okazuje, że to jest jej własny syn. I to jest właśnie świetnie pokazane. Ej, to był dobry plot twist. To był bardzo dobry plot twist na koniec odcinka. Tak. Że to jest, kurde, to jest dobrze pokazane, że Imperium faktycznie tak robiło, że porywało dzieci. No tak. I kurde, ich szkoliło na szturmowców. Jedynie, co mi tutaj nie za bardzo mi pasuje, w sumie to, bo jej syn został porwany 20 lat temu, więc w tym takim razie w tym momencie, kiedy Imperium powstało. No tak, ale wiesz, Imperium mogło takie że praktyki już praktykować od samego początku swojego istnienia, nie? Jakże wiesz. Tak, tylko że właśnie nie pamiętam, czy wtedy były tam widoczne właśnie żołnierze klony, czy jednak szturmowcy. Szturmowcy chyba już. No to chyba szturmowcy, więc to mogło być troszeczkę rok. O, powstanie Imperium? No, mniej więcej coś takiego. No bo sam fakt, Imperium istniało w sumie ile? 23 lata, nie? Także to jest dość długi kawałek czasu. Więc w takim razie 3 lata po powstaniu Imperium, może by to znaczyć. No, mniej więcej jakiś taki okres. I akurat się znalazł akurat pod koniec powodowania Imperium. Jeśli tak,
To trochę XD. Ale dobra, on ma nadajnik, to tam się wiesz. Może się znajdą i właśnie tutaj przechodzimy do naszego pytania standardowego. Czy jest potencjał na coś większego? W moim zdaniem tak, tutaj tak, wiesz. Moim też zdaniem tak. I nawet można było to co pokazywać właśnie, co dalej się działo właśnie po jego synie, po upadku Imperium. Czy no, czy szukał matki, czy nie szukał matki? W sumie według mnie szukał matki. Pewnie by chciał, pewnie od te wszystkie 20 lat, kurde, w kłamstwie, gdzie myślał, że te faty, który go porodził z ojcem, w ogóle sam fakt tego, że on nie do końca jej wierzył, to on by jej szukał po to, żeby, wiesz, pogadać z nią i spróbować się jakoś przekonać, też... nie takie, wiesz, tak. Ej, kobieto, powiedziałaś mi coś takiego, mów mi dalej, ja ci nie wierzę, ale ty mi mów. Znaczy, takie szukanie prawdy właśnie i wtedy by dowiedział, że faktycznie to jest prawda. Moim zdaniem, on wtedy by chciałby wtedy te całe 20 lat nadrobić, spędzić swój czas właśnie z matką. Mm-hmm. No, ej, to... dobra. Lecimy dalej, tu odpowiedź mi tak, mogło być coś tak. większego. Lecimy dalej do tych najlepszych moim zdaniem odcinków, bo tych najbardziej core'owych, tych trzech ostatnich. Tak. Odcinek bandyci 7, z bandyci z Golak, tak jest. Mamy rodzeństwo, które sobie podróżuje jakimś pociągiem i ten pociąg ma spoko. W ogóle to wyglądało, jakby to była jakaś hinduska bajka. Nie wiem, czy ty takie odczucie miałeś. No też takie hinduskie, ale właśnie mi się podobał właśnie styl, który był wykonany, bo moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo według mnie podobny do stylu, jaki był ten, Clone Wars na przykład, tak. albo... Paszywa zgraja. Tak, bardzo podobny to wygląda jak kłosy, tylko takie trochę miękciejsze, można powiedzieć. Mam wrażenie, tak. że animacja w kłosach była twardsza trochę. Nie wiem, jakkolwiek to nie brzmi, chyba wiesz, co mam na myśli. Rozumiem. Była to bardziej taka bardziej miękka właśnie. No. Tak, takie mięciutkie, okrągłe bardziej, o tak powiem. No i dobra, i co? I oni sobie podróżują pociągiem, tam uciekają ze swojej wioski, tam ich ojciec tam coś walczy z kimś i tak dalej, pewnie z nim powiem oczywiście. No i oni uciekają, ta dziewczyna okazuje się, że ma moc, bo ukradą mu ten flet. Tak. No i tam uciekają przed i przed szturmowcami, i przed tam jeszcze jakimiś bandytami, finalnie lądują w tej wiosce i dostajemy, uwaga, kolejnego inkwizytora. Tak, inkwizytora. I to jest najlepsze właśnie. Pierwsze sezonie tam nie był inkwizytor, ale był, kurde, Sith. I to było jeszcze po czasach właśnie tego, Imperium. Więc, kurde, tak nie pasowało to, że, kurde, byli Sithowie. Bo no bardziej inkwizytorzy by tu pasowali, jeżeli taki okres, nie? A tu nagle... niż Sithowie. No właśnie. No i co, walka z tym inkwizytorem, ale w ogóle inkwizytor był super. Tak, nie wiem, tak. jakoś fajnie wyglądał po prostu. I właśnie, i to naprawdę, to według mnie można byłoby faktycznie dać, kurde, do kanonicznej wersji, że to faktycznie był też dodatkowy inkwizytor, bo naprawdę... Jakby to mamy, jeżeli chodzi o inkwizytorów, to jest duże pole do popisu, bo wystarczy, że wiesz, inkwizytorów nie wiemy, ile dokładnie ich było. Nie ma podanej nigdzie konkretnej liczby, że jest tylu i tu inkwizytorów, nie? Tylko wiesz, zróbmy sobie, że po prostu jest enty brat, enta siostra i on sobie gdzieś tam poleciał i poleje na kolejnego Jedi, nie? I z tego by spokojnie można zrobić cały serial inkwizytorzy, nie? Znaczy fakt, że mamy rebeliantów od tego, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Potencjał w inkwizytorach cały czas jest i możliwość, żeby ich wykorzystać. Dlatego bez żadnego problemu mogli go tu dać, nie? No i walczył sobie z tą panią Jedi, która czy dwoma mieczami i przez chwilę to ona miała taki vibe Asoki, nie wiem czy też tak miałeś, ale miała taki vibe, że Asoka właśnie, zwłaszcza, że w Tales of the Jedi Asoka też walczyła z Inkwizytorem. I właśnie, z tego namieliśmy, że właśnie ta tutaj pani Jedi oraz Asoka nie byli jedynymi Jedi, którzy używali dwóch mieczy świetnych bardzo. Nie, absolutnie nie. Bo też było to właśnie, bo to jest właśnie technika właśnie Jedi, posługiwali się walką właśnie dwóch mieczy świetnych. Na przykład Sithowie też mieli jeden z własnych walki maczy świetnych. Palpatine walczył dwoma. Asaj Ventress. Asaj Ventress, tak. Asaj Ventress. I kto tam był jeszcze z takich Sithów Jedi, którzy walczyli dwoma mieczami świetnymi? Cal Kestis na przykład. Jego, kurde, też. Miecz świetny, który może by się rozkładać i składać w jeden, dwa miecze. Tak, faktycznie, no to jeszcze Cal i chyba już wszyscy. Tak. No i no, już tam mały to wiadomo, to już jest inna kwestia, nie? Mały to jest mały. Mały to na dwustronny miecz świetny, więc to jest nic najczęściej, jak kurde, na dwa tak, miecze. Tak, mały to jest zupełnie inna kwestia. No i tam jeszcze na końcu ta Jedi zabiera tą dziewczynkę i będzie ją szkolić. Ogólnie tu pełno jest cały czas tego właśnie, że bierzemy kogoś na szkolenie, równowaga mocy i tak dalej, nie? Ale w sumie Visions, nie? Wizję po polsku. Tak pasuje właśnie do rzeczy takich mocowych, nie? Tytuł pasuje do rzeczy mocowych, więc w sumie to logiczne, że to się obraca wszystko wokół tematu mocy. No i oczywiście, czy to by pasowałoby do kanonu historii? Tak. Zdecydowanie tak.
Tak, coin inquisitor, coiny, Jedi jakiś, zwłaszcza, że słuchajcie, co chwilę dostajemy jakiegoś nowego Jedi, który przeżył rozkaz 66. Niby na początku mieli przejść go tylko Kenobi i Yoda, a finalnie to mamy chyba teraz. Zaraz widzisz, że będziemy mieli więcej Jedi, którzy przeżyli rozkaz 66, niż tych, którzy go nie przeżyli. A ogólnie dużo Jedi przeżyło właśnie. No właśnie o tym mówię, nie? Co chwilę dostajemy jakiegoś nowego. Tak, i to jest według mnie jest dość spoko, bo pamiętam, że tych Jedi naprawdę było całkiem masa. Oczywiście, że tak. Kilkadziesiąt tysięcy w całej galaktyce, nie? Tak, no i tylko przeżyła tylko gadkę i to fajnie pokazuje, że jednak mimo tego tej dużej liczebności właśnie ktoś zginęło, jednak ktoś jednak przeżył. Tak, tylko żeby nie wyszło za to, że fina nie wyjdzie tak, że więcej Jedi przeżyło niż nie. Tak, dobra. Przedł ostatnio, ci, dół. Tak, dół. Centralnie dół. Ten odcinek też nie ma sensu. A wiesz dlaczego ten odcinek nie ma sensu? Czemu? Kryształy Kyber, cenne surowce, miecze świetne z nich były nimi zasilane. Gwiazda Śmieci była zasilana też właśnie kryształami Kyber. I nagle ktoś padł na pomysł, żeby zbudować miasto z kryształów Kyber. To nie ma sensu. Czekaj, jeśli chodzi o kryształ Kyber, to tam chyba coś było jakieś... Nie, czy to właśnie to było właśnie z kryształów Kyber, bo to kurde... Wiesz, ile wtedy by poszłoby, kurde, kryształ Kyber na budowę tego miasta? No, ale było powiedziane, było powiedziane właśnie, że to miasto zostało zbudowane z kryształów. I to nie ma absolutnie żadnego sensu. Potężne kryształy nagle są surowcem budowlanym, no halo. W sumie, Maciej, żebym bardziej, już bym powiedział, byłby bardziej elementem ozdobnym, jak już, ale tak, mimo wszystko. Jak już, to tak. One są zbyt potężne, jakby to, jakby faktycznie wybudowali miasto, dlatego, że ktoś tam się faktycznie osiadł, na przykład, że jest tam szturmowcy, na przykład z rodzinami, na przykład. Faktycznie, to mogłoby powstać jakieś miasto, ale nie, kurde, z kryształów Kyber. Miasto zrobione z kryształów Kyber, jeszcze... Używane są one przez ludzi po prostu, nie? Tam mieszkają zwykli ludzie, nie jacyś tam ważniejsi, nie? Przecież jakim cudem Palpatine pozwolił, żeby ktoś sobie budował miasto z kryształów Kyber, któremu były potrzebne do miliona innych rzeczy? No, więc... troszkę do budowy drugiej gwiazdy śmierci. Dokładnie tak! Więc to nie ma sensu, jak dla mnie, to po prostu nie ma sensu. Ale sam odcinek całkiem spoko, nie? Po prostu tam sobie kopali, ten chłopak sobie poszedł, znaczy wyszedł. Znaczy okej, okay, ale taki... Jeśli miałbym powiedzieć, czy w ogóle te odcinki są dobre, jeśli miałbym powiedzieć najgorszy, to chyba będzie ósmy właśnie. Choć też to fajnie pokazało, że jak traktował Imperium po prostu robotnikom. Tak, to jest spoko, właśnie. To jest spoko, nie? No bo zobaczcie widzowie. Kopcie dół, kopcie, kopią, nie? I co na końcu? A zostawimy ich w tym dole, niech se siedzą. Łaskawie przynajmniej im kajdanki wyłączyli, nie? Chociaż ty. Dobra, i teraz ostatni odcinek. Pieśń Au. Mamy na jakiejś pewnie dziwnej planecie właśnie, gdzie jest taka pewna ta dziewczynka, która właśnie ulubiła śpiewać właśnie. Tak. I ona właśnie, gdy jej głos styknie się ze kryształem Kyber, dzieje się jakaś taka, jakby taka akcja właśnie, taka reakcja właśnie. No właśnie, no bo kryształy Kyber są żywymi kryształami i one z użytkownikami mocy jakoś współgrają, prawda? No bo to jest, że kryształ wybiera cerza, żeby ten kryształ sobie wskoczył do jego miecza, nie? I ogólnie dalej mówiąc, jak ona śpiewała właśnie, ona jakby się dostrajała właśnie więcej z tym kryształem Kyber, to właśnie jej tata wydobył właśnie, tylko to takie dziwne właśnie, bo ogólnie Jedi, oni musieli sami odnajdywać kryształy Kyber, aby potem ten... Tak, to było tak ogólnie, że oni zostali wysyłani wtedy przez mistrzów do jaskini, w której były kryształy Kyber, nie? I oni tam sobie po tej jaskini chodzili i finalnie któryś z kryształów go wybierał, nie? To było chyba nawet Wojna Klonów powiedziane, mi się wydaje. Albo gdzieś indziej. Chyba tak. Ale ogólnie, ale w tym odcinku właśnie troszeczkę było mi zdziwione to, że wszystkie kryształy na tej planecie, kurde, były czerwone. A były skrwawione. No właśnie, skrwawienie kryształów Kyber to jest bardzo trudne zadanie, więc jakim cudem skrwawi wszystkie kryształy na w tej kopalni? Skrwawienie kryształu, stary, wiesz dobrze, że to wymaga ogromnego nakładu energii. Trzeba przelać cały swój gniew, całą ciemną stronę na kryształ. Więc czy jest na tyle potężny Sith, który mógłby skrwawić wszystkie kryształy w takim obszarze? Może nie jeden Sith, ale jakbym powiedział, że już tak cała armia Sithów. O, to już brzmi lepiej. Okej, no to dobra, to jest, że Sithowie zostali wysłani, skrwawili kryształy, nie? To spoko. To już jest okej. Całą planetę, ona w ogóle chyba była skupiona z kryształu Kyber chyba. Ja zrozumiałem to tak, że ta kopalnia ciągnie się w ciągu całej planety, nie? Że gdzie byś nie wszedł pod ziemię, to trafisz na kryształy Kyber, ja to tak zrozumiałem. Ale ta właśnie ta dziewczynka nagle miała jakąś taką dziwną moc, że wszystkie kryształy nagle oczyściła. Tak, zrobiła takie zbiorowe oczyszczenie. I to jest takie trochę zbyt OP. Tak.
Na przykład Ahsoka, ona, Ahsoka też właśnie w Star Wars Rebelianci, ona miała wtedy białe miecze świetne. Tak, bo ogólnie to jest tak, w jednej książce, nie wiem czy ta książka jest teraz kanoniczna, chyba nie, było powiedziane, że ona pokonała jakiegoś inkwizytora i uleczyła jego kryształ z jego miecza. I ten kryształ tak. stał się mieczem do jej białego miecza. Jej białych mieczy, ona miała jej dwa białych, białe dobra. Miecze. Okej, okay, racja, bo ja... przecież inkwizytorzy mają też podwójne miecze, to okej, okay, te dwa kryształy uleczyła i one stały się kryształami w jej mieczach tych białych, nie? Tak, i właśnie, właśnie niektórzy właśnie też Jedi mają te zdolności właśnie do oczyszczenia właśnie kryształów Kyber. I właśnie na przykład z tymi osobami właśnie była Ahsoka, ona oczyściła właśnie z tego efektu krwawienia, przez to, że właśnie znów zagościło kryształy Kyber, znów światło, one były białe właśnie. Tak, tylko to też wymagało bycia potężnym użytkownikiem i wymagało dużego nakładu energii. A tu jedna dziewczynka śpiewając uleczyła wszystkie kryształy. To fajnie wygląda, a jest zbyt OP trochę jak dla mnie. Tak, jakby i mogła pojedynczą jak już, ale no. Nie całą jaskinię. No właśnie, tak naraz na pstyknięcie palca po prostu, nie? Nie. W sensie odcinek jest jak najbardziej w porządku, bardzo fajny, ale nie potrzebujemy takich wątków, nie róbmy nagle z rzeczy zbyt OP. Jakieś granice muszą być. Jakby to wyusadować właśnie w linii czasowej właśnie z Uniwersum Star Wars, ja bym dałbym to w czasach właśnie Starej Republiki właśnie. No jeśli jakkolwiek, nie? No ale też, no mówię, ciężko, żeby istniał ktoś, kto może zrobić takie zbiorowe uleczenie. To jest zbyt potężne, moim zdaniem. Chyba, że w takich czasach, byli tacy potężni Jedi, chyba czy coś nie wiemy właśnie. No nie wiemy. No, kanon się kończy na High Republic w tym momencie, nie? I wprowadzeniu, teraz nie pamiętam, czy Revana, czy Baina. Bane był w Wojnach Klonów. No i na tym się w sumie kończy. Sięgamy najdalej do High Republic, a Old Republic, która jest kopalnią dobrego kontentu, jest zamknięte. Tak. High Republic naprawdę jest tak, kurde, można to już pamiętać zbudować, że to masakra. No, dobra. Dobra. Dotarliśmy do końca. Także, dobra, jakaś zbiorowa ocena. Moim zdaniem, to jest tak jak Tales of the Jedi. Po prostu to jest, wiesz, dostajemy kilka fajnych odcinków do obejrzenia i tak sobie siąść na godzinkę około, nie wiem, ja tam to mają chyba 20 minut, 9 odcinków, no to mamy powiedzmy te 180 minut, no to są, są 3 godziny, nie? Więc na takie 3 godzinki sobie usiąść, obejrzeć, spoko, jak najbardziej. Ale no, ja zawsze po prostu tak rozpatruję rzeczy, czy coś ma potencjał na coś potężniejszego. Lubię takie rzeczy po prostu. Nie wiem, no fajnie, że są takie proste historie, ale ja zawsze lubię też duże rzeczy. Więc dlatego też tak pytałem właśnie Matrixa, co sądzi na ten temat. Więc kilka historii można by spokojnie rozwinąć w coś większego. Nie, tak, których naprawdę się nie da, ale jeżeli chodzi o takie coś prostego, taką prostą historyjkę do takiego sobie obejrzenia, jak najbardziej drugi sezon Visions oddał. No i przede wszystkim uczta do oczu, bo po to ten serial chyba głównie powstał, żeby patrzeć sobie na ładne obrazki. A właśnie, jeszcze styl właśnie, bo to ten ostatni styl właśnie ostatni odcinku, bo to jest taki bardzo pluszykowaty. Ktoś mi powiedział, że to jest bardziej już chyba rola CGI niż właśnie mi się to kojarzyło, nie wiem jak tobie, ale z animacjami Disneya trochę. No też, coś mi się tak wydawało właśnie. To z ogólnie właśnie z Disney Plus, więc o czym mamy tu powiedzieć? Dobra, no wiesz stary, każdy odcinek objął inne studio i objął je tak jak potrafi, nie? Także wiesz. Ale ogólnie, powiem tak, niektóre odcinki naprawdę można było na fantasy też dodać na właśnie kanoniczne właśnie, tylko wymagałoby wtedy takiej drobnej, potężnej modyfikacji i korekty. Historii. Korekty historii, tak. O. Korekty. Dobra. Korekty. W każdym razie, tu zawsze jest potencjał po prostu na coś większego. Nie wiem, ja po prostu lubię, kiedy... Ja lubię właśnie motyw uniwersum, kiedy wszystko się fajnie splata ze sobą. Ja to po prostu lubię. Bo to są tak zwane, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, antologie, czyli właśnie takie odrębne historie w uniwersum, nie? To jest spoko, ale nie jest to docelowa rzecz, którą ja bym oglądał, nie? To jest takie, mówię, siądź sobie na 3 godzinki obejrzeć i tyle, nie? No i dobra. Zgadza się. No i to będzie już w takim razie na tyle. Także Matrix, dziękuję ci, że w końcu przyszedłeś. Tak, w końcu też mam w sytuacji debiut i właśnie... Być może też będzie drugi debiut. Debiut, ale... nie, stary, debiut jest jeden. Odcinek debiutowy jest dobra. Jeden, ale będzie, tak, kolejny odcinek już jest w planach, tylko musimy poczekać trochę. A ogólnie, mogę to spoilerować? Nie możesz. Dobra. W każdym razie już jest kolejny odcinek z Matrixem w planach, coś i tyle. Nic więcej nie mówimy. Nie. To jest pytanie, czy będzie to solo, czy z tobą właśnie. Zobaczymy, ale nie możemy mówić, bo jak powiemy, to potem będzie problem, jak tego odcinka nie zrobimy. Pamiętaj, tak jak ja z Adim zawsze mam problem. Mówimy, że zrobimy milion różnych rzeczy, a z tego miliona robimy jedną. Dobra, rozumiem. Dobra, no i widzowie, wam już też dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie komentarz, co sądzicie, czy wam się Visions podoba, w ogóle czy oglądaliście Visions,
czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, po prostu dyskusja otwarta w komentarzach jak zwykle. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa. Cześć.